Cześć! Jest mi niezmiernie miło, że mamy okazję się dzisiaj spotkać. W ciągu najbliższych kilku krótkich chwil chciałbym poruszyć z Wami temat dezinformacji. To temat, który jest mi bliski ze względu na moją pracę zawodową, ale myślę, że jest też niezwykle ważny ze względu na kilka wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach. Chodzi oczywiście o pandemię koronawirusa, o wojnie w Ukrainie, ale także o kryzys klimatyczny. Ale temat dezinformacji jest też tematem, który jest bliski nam. Ze względów prywatnych, może zastanawiacie się, co mam konkretnie na myśli, więc już spieszę z odpowiedzią. W Waszym przypadku, nauczycieli, temat dezinformacji był ściśle związany ze strajkiem nauczycieli z roku 2019. Natomiast w moim przypadku, jestem osobą LGBT, był ze mną związany w latach 2019 i 2020 w trakcie kampanii w wyborach parlamentarnych i później w kampanii prezydenckiej. Czyli temat dezinformacji, który dla wielu jest tematem być może odległym, dla nas jest tematem bliskim, niejako prywatnym, ponieważ mamy własne doświadczenia tego, że mierzyliśmy się z, z, z tym zjawiskiem, no i niejako też staliśmy się w pewnym momencie jego ofiarą. Podczas tych kampanii, o których wspominam, dezinformacyjnych, została wykorzystana pewna technika manipulacji. To technika kozła ofiarnego, która polega na tym, że Osoby, bądź grupę osobie bądź grupie osób przypisuje się winę za pewne, pewną sytuację, pewne zjawisko, które tak naprawdę nie jest odpowiedzialnością tych osób, a wszystko po to, żeby odwrócić uwagę od sedna problemu i od jego rzeczywistego źródła. Myślę sobie, że to jest taki trudny punkt wyjścia do tego, żeby znaleźć w sobie gotowość do podejmowania tematu dezinformacji wraz z naszymi uczniami i uczennicami. Tym bardziej, że często towarzyszy nam coś, co moż, moglibyśmy nazwać syndromem oszusta, czyli taka sytuacja, takie przeświadczenie, że nie jesteśmy wystarczający, że nie mamy wystarczająco kompetencji, umiejętności, czy doświadczenia, który które pozwoliłyby nam w taki wystarczający świadomy sposób temat dezinformacji podejmować w naszych szkołach. Natomiast jestem przekonany, że pomimo tego, że to poczucie towarzyszy zarówno Wam często, jak i mnie, pomimo tego, że tematem zajmuje się już od kilku dobrych lat, to być może jesteśmy tymi jedynymi osobami w otoczeniu naszych, naszych uczniów, uczennic, które mają w sobie wystarczająco dużo odwagi, ale również zainteresowania i motywacji po to, żeby ten temat przekuć na grunt naszej polskiej szkoły. Wiem, że wiele w tym zakresie robicie już teraz. Sięgacie po materiały asów internetu, ale przecież wy jako historycy czy nauczyciele wiedzy o społeczeństwie wskazujecie uczniom, jak ważne jest sięganie po właściwe źródła. Wskazujecie, jak oddzielać fakty od opinii, a w przypadku polonistów, na przykład polonistek, zwracacie również uwagę na takie problemy, jak kwestia nowomowy czy propagandy, sięgając po konteksty 20-wiecznej literatury. Dzisiaj chciałbym do tego dużego już koszyka narzędzi, z którego na co dzień korzystacie, dołożyć kolejne. Takie, które pozwoli wam przeciwdziałać dezinformacji jeszcze zanim ona tak naprawdę się pojawi. Nie jest to żadna magiczna sztuczka, jest to metoda, którą nazywamy prebankingiem. I jak zwrócicie uwagę na konstrukcję tego słowa, to już sam przedrostek pre świadczy o tym, że jest to coś, co robimy jeszcze zanim dezinformacja się pojawi. Trochę w kontrze do tego, jak działają fakt-checkerzy, których dziś reprezentuję, e, którzy weryfikują treści po tym, jak one już zostaną opublikowane w internecie, w mediach społecznościowych czy w mediach tradycyjnych. Tutaj znaczenie w, w prebankingu znaczenie ma nie jakaś jedna pojedyncza teza, którą poddajemy weryfikacji. Ale całe spektrum technik manipulacji, które są wykorzystywane po to, aby wprowadzać nas w błąd. Pribanking to coś, co moglibyśmy porównać do szczepionki, choć wiem, że ta metafora może dzisiaj jest troszkę kontrowersyjna, ale jest to metafora, która pozwala nam doskonale zrozumieć, na czym, ta na, na czym ta metoda polega. To metoda polegająca na tym, że przyglądamy się jakiemuś wybranemu wycinkowi rzeczywistości, jakiejś fałszywej informacji bądź technice manipulacji, i dzięki temu, że jest ona opatrzona wartościowym edukacyjnym komentarzem, Możemy tę wiedzę wykorzystać w przyszłości po to, aby lepiej rozpoznawać dezinformacje wokół nas. Czyli w ten sposób budujemy swoją własną odporność przed dezinformacją i dzięki temu, i dzięki temu możemy skuteczniej w przyszłości odpowiadać na różne kampanie. Mam nadzieję, że nie te wymierzone w nas, ale być może pojawią się też takie, które będą wymierzone w osoby z naszego bliskiego otoczenia. Co jest niezbędne do tego, żeby ten prebanking móc wykorzystać w praktyce? Przede wszystkim znajomość technik manipulacji. Ta metoda zakłada, że znajomość tych technik umożliwi nam w przyszłości rozpoznanie ich ponownego wykorzystania, no i wskazania. Słuchajcie, w tym miejscu mamy do czynienia z konkretną techniką manipulacji, w związku z tym powinniśmy być ostrożniejsi. Wspomniałem już o technice kozła ofiarnego, ale przygotowałem dla Was jeszcze dwie kolejne, które w moim odczuciu są niezwykle popularne i na pewno natrafiacie na nie raz na jakiś czas. Jedną z tych technik jest. Jest technika fałszywej alternatywy. To technika, słuchajcie, która polega na tym, że przedstawia nam się możliwy wybór między opcją A i opcją B, podczas gdy w rzeczywistości tych opcji jest. Nieznacznie bądź znacznie więcej. Mam taki ulubiony przykład. Nie wiem, na ile on rezonuje z Wami, e, natomiast być może macie w swoim otoczeniu osoby, które e, no, stoją przed decyzją o zakupie mieszkania. E, to jest decyzja, przed którą stoi wiele moich rówieśniczek i rówieśników. E, I bardzo często słyszymy, że mamy dwie możliwości: albo zakup mieszkania. E, po wzięciu kredytu, albo wynajem e, mieszkania, no i płacenie do kieszeni właściciela pieniędzy przez długie miesiące, miesiące bądź lata. Podczas gdy w rzeczywistości, oprócz tych dwóch opcji, mamy jeszcze inne, być może mniej popularne, ale również istniejące. Na przykład takie jak wybieranie nacisku na władze po to, aby podejmowały działania w zakresie budownictwa społecznego, albo podejmowanie jakichś innych prób e, takiego spółdzielczego podejścia do sprawy i, e, i systemowego zajęcia się problemem mieszkalnictwa w Polsce. Czyli jak widzicie, ta technika manipulacji była wykorzystywana po to, aby odpowiedzialność, którą ponosi. Państwo, przenieść na barki jednostki i w ten sposób tę odpowiedzialność niejako zrzucić ze, ze sfery publicznej. Druga niezwykle ciekawa technika manipulacji, którą chciałbym się z Wami podzielić, to, to technika, którą nazywamy dowodem anegdotycznym. To jest taka, słuchajcie, taka technika polegająca na tym, że w sytuacji, w której rozmawiamy na jakiś dowolny temat, otrzymujemy informację jakąś historię osobistą, która ma niejako dowodzić pewnej, pewnej sprawy. Wyobraźmy sobie na, na przykład taką sytuację, że spotykacie się z zaprzyjaźnionymi rodzicami, którzy mają swoje dziecko w innej szkole, i słyszycie od nich, że dzieciaki, które dołączyły do klasy, a przyjechały do Polski z Ukrainy, zachowują się w taki, w taki sposób e, i że nie jest, to, nie jest to takie zachowanie, które przez tych rodziców jest. E, ile widziane. Taka historia opowiedziana przez osoby nam bliskie w takich familiarnych stosunkach mogłaby na nas oczywiście wpłynąć, być może na to, w jaki sposób postrzegamy przybywających do, do polskich uchodźców, ale pamiętajmy o tym, że jest to historia jednostkowa i ona nie powinna dowodzić żadnej tezie. Jest to historia, która być może w jakiś sposób jest nam bliska, też wynika to z tego, kto ją nam opowiada, ale być może wcale nie jest reprezentatywna dla całego społeczeństwa. Więc bądźmy ostrożni w tych sytuacjach, kiedy ktoś zwraca naszą uwagę na jakieś zjawisko społeczne, i upewnijmy się, czy przypadkiem nie mamy tutaj do czynienia z techniką manipulacji, która nie musi być zastosowana intencjonalnie, ale może wywrzeć na nas taki wpływ, o jakim wspomniałem. No dobra, mamy zatem trzy techniki manipulacji, choć dodam od razu, że ich jest dużo, dużo więcej, ale podsumujmy. Mamy technikę kozła ofiarnego, fałszywej, e, fałszywej alternatywy oraz dowodu anegdotycznego. No dobra, słuchajcie, mamy w takim razie pewien pakiet teorii, teraz jak przekuć tę teorię w praktykę? Szczególnie ci z Was, którzy chcieliby zrobić to na przykład już jutro. Mam dla Was propozycję jednego prostego zadania. To jest ćwiczenie, które wykonuję podczas szkoleń i warsztatów z młodzieżą, ale również ze studentami czy z Wami, nauczycielami, i zawsze doskonale się sprawdza. To proste ćwiczenie polegające na tym, że na małych karteczkach zapisujemy, Nazwy technik manipulacji, a na innych ich definicje. Myślę, że w przypadku młodszych uczniów tutaj też jakaś historyjka mogłaby fajnie zagrać. I co dalej z tymi karteczkami robimy? Prosimy uczniów, aby wylosowali po jednej, i następnie, rozmawiając ze sobą, chodząc po sali, powinni dobrać się w pary, tak aby połączyć pojęcie z definicją. Albo z ilustracją tego pojęcia. W ten sposób dzieciaki, uczniowie szybko zdobywają wiedzę na temat różnych technik manipulacji, a jeżeli poświęcicie dodatkowy czas na to, aby przedyskutować z nimi te pojęcia, które przed chwilą poznali, to macie jeszcze szansę podpytać, czy przypadkiem te techniki manipulacji to nie jest coś, co wasi uczniowie, uczennice znają ze swojego życia. Być może nie z tak dużych spraw społecznych, jakie podejmowałem dzisiaj z wami w trakcie tego spotkania, ale ze swojego codziennego życia, z jakichś sytuacji, które są bliskie ich skórze. Więc zachęcam Was do tego, abyście wynotowali sobie te, te, tę krótką inspirację, skorzystali z, tego, z tej propozycji i już podczas kolejnych zajęć, być może podczas godziny wychowawczej, razem z dzieciakami zaczęli uzbrajać się w narzędzia pozwalające budować odporność przeciwko dezinformacji. Zapamiętajcie sobie, preBanking, technika, która pozwala nam na to, aby tę odporność budować już teraz, jeszcze zanim dezinformacja się pojawi. Dzięki serdeczne.